ciężkich chorób. No ale, a teraz po 34 latach... Pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, znaczy przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służb Bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. Atmosfera, jaka panuje, jest jasna. Ja wnoszę wniosek o rozszerzenie uchwały na tajnych współpracowników informacji wojskowej i kontrwywiadu wojskowego. Znany jest przypadek, gdzie w roku, o ile pamiętam, 1907, przy wyborach do Dumy Carskiej, jeden z wybranych posłów okazał się być agentem ochrany. Wtedy panowały trochę inne obyczaje. Szef ochrany zawiadomił szefa Koła Polskiego i poseł sam się wycofał. Ja proponuję, żeby z tego wniosku obecni na sali agenci po prostu wstali i wyszli. Oczywiście nie teraz, tylko w przerwie. Dziękuję. Wnoszę o uniknięcie tej przewlekłej dyskusji, jaka zwykle dotyczy tego typu uchwał i proponuję, żeby przyjąć tę uchwałę w głosowaniu bez dyskusji. Głos pań posłanek i panów posłów jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. W sprawie formalnej. Nastąpiło zasadnicze złamanie podstawowych zasad państwa prawa. Uchwałą tej... Została podjęta uchwała niezgodna z obowiązującym prawem. Została podjęta uchwała, która godzi w podstawowe prawa człowieka. W tej sytuacji czuję się w obowiązku oświadczyć, że nie mogę uczestniczyć w dalszych pracach Sejmu. Panowie, czy ta uchwała jest legalna czy nielegalna? Jak może być legalne postępowanie, w którym ktoś, kto, jak powiedział dzisiaj w Sejmie Aleksander Małachowski, jest faktycznie skazywany na infamię wyrokiem ministra spraw wewnętrznych, jest skazywany na tę karę bez orzeczenia sądu, bez jakiejkolwiek kontroli niezawisłego organu, bez możliwości odwołania się od tego wyroku, bez jakiegokolwiek trybu określonego jakimkolwiek prawem, bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Jest obywatel i urząd, który w sposób samowolny określa, czy ma być on skazany na infamię, czy nie, bez odwołania. No, to wracamy w bardzo ponure czasy, całkowicie antyprawne. Moim zdaniem wracamy, czy budujemy czasy pełne nadziei. No, nareszcie Polska przestanie być krajem, gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni za to całą zbrodnię, ci ludzie pełnią, czy mogli pełnić funkcje publiczne. Moim zdaniem ta uchwała przynosi nam zaszczyt. Moim zdaniem ta uchwała wreszcie wyrównuje sytuację pomiędzy nami a innymi krajami postkomunistycznymi. Polska była fenomenem, który do tej pory takiej uchwały nie przeprowadził. Moim zdaniem ta uchwała
uchwała jest zgodna z prawem, to Sejm będzie decydował o losie. Także tryb jest prosty, panie pośle. Prosty jest. Otrzyma marszałek Sejmu, tak jak wszystkie informacje z rządu, w konwencie seniorów, w którym pan zasiada i ja, my się zastanowimy, w jakim trybie te informacje upowszechnić. Ja sobie nie wyobrażam, muszę powiedzieć, procesu ministra spraw wewnętrznych za to, przed sądem III Rzeczypospolitej, za to, że ujawnił komunistycznych konfidentów, i nie wyobrażam sobie również sytuacji, jak pan mówi, procedury sądowej, aby sędziowie, często właśnie konfidenci, sądzili ludzi za to, że tych konfidentów, no od czegoś trzeba zacząć. Myśmy przekroczyli pewną granicę, na szczęście to już jest inna Polska dzisiaj. Minister Macierewicz swoim nieodwołalnym wyrokiem każdego może nazwać agentem i każdego może wyeliminować z polskiej sceny politycznej. To na krótką metę jest efekt. Na dłuższą metę oczywiście przyniesie to totalną wojnę wszystkich przeciw wszystkich w Sejmie. Z tej uchwały wyjdzie zwycięstwo społeczeństwo, mówisz. To wyjdzie zwycięsko, zobaczymy wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prezydent Lech Wałęsa powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że nie przekreśla premiera Jana Olszewskiego. Samym szatanem? Oj, za daleko. Nie, bo ksiądz mnie da. Ksiądz mnie da popalić, nie. A więc nie, z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, dla Polski nie ma nic. Będziemy coś? Zawsze. Tak, panie ministrze, wczoraj Sejm przyjął uchwałę o agentach, o współpracownikach. Ta uchwała z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzanie, na niesprawdzone wiadomości, a pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić. Jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo służby bezpieczeństwa martwej, ale czynnej. I dlatego ja panu dzisiaj wręczę pismo, w którym powiem o tym, co myślę, i poproszę pana o wielkie, wielkie zastanowienie, by nie popełnić błędu, by nie dać jeszcze raz służbie bezpieczeństwa zwycięstwa. Pogrążymy się w dziesięciolecia, jeśli zrobimy to źle. A zrobić to musimy. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję, panie prezydencie. Ja wiedziałem od początku, gdy obejmowałem swoją służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że takie jest właśnie pana prezydenta zdanie, że to trzeba zrobić, i zapewniam pana, że zostanie to wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu, także nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja jestem wykonawcą w tej sprawie jako urząd woli Sejmu. I tylko tyle w tej materii mogę zrobić i nic więcej na pewno zrobione nie będzie. Gdyby nawet dali tylko prezydentowi takie decyzje, to powiedziałbym, że parlament jest nieodpowiedzialny. To jest zbyt skomplikowana sprawa, by rząd, by nawet prezydent, którego naród wybrał, mógł decydować bez konstrukcji, jak to ma być wykonane. Bez możliwości odwołania, udowodnienia i opuszczenia tej sprawy na dół, gdzie będą różne grupy, rodziny się posądzać i rzucać. Proszę pana, bardzo szeroka uchwała, bardzo nieprecyzyjne wykonanie, co może być wielkim nieszczęściem dla Polski. Ja ostrzegam pana i proszę o wielkie zastanowienie. Ja w piśmie zresztą to podam, bo pan dobrze wie, panie ministrze, w latach 70. co było robione, jakie podrzutki, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez 4 miesiące, by wszelkie możliwe posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. To pan odważny jest. Cieszę się, że mam takiego odważnego ministra. Mają pretensje wielkie do prezydenta i słusznie, za małą skuteczność, za nierozwiązane problemy. Ja wiem, że pan za krótko urzęduje, by do pana były większe pretensje.
Natomiast coraz bardziej czuję za plecami oddech niezadowolenia. Większość przewodniczących klubów parlamentarnych odebrała dziś z kancelarii Sejmu szare koperty opatrzone klauzulą tajne. Koperty z materiałami z MSW dotarły do Sejmu około godziny 9 rano. Otrzymali je przewodniczący klubów, marszałek i wicemarszałkowie Sejmu oraz marszałek Senatu. Materiały nie są przeznaczone do wiadomości publicznej. Po południu zaadresowane imieniu koperty z informacjami z MSW wydawano także posłom. Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, informacje przygotowane w MSW dotyczą około 60 osób spośród parlamentarzystów, członków rządu i urzędników Kancelarii Prezydenta. KPN ma agentów w swoich szeregach? Moim zdaniem KPN nie ma agentów. A natomiast... zapoznał się pan z listą? Zapoznałem się z listą. Panie pośle, czy może pan złożyć deklarację publiczną? Zapoznałem się z listą i nie ma na niej żadnego członka KPN-u. Zapoznałem się z listą, o tym niestety nie... Teczka zaczyna, znaczy ten, to pismo zaczyna się od twierdzenia, iż ujawnienie tych materiałów to jest zdrada tajemnicy państwowej, a jak sprawdziłem w kodeksie karnym, to jest od roku do 10 lat. Ale my nie mówimy o nazwiska, nie pytamy o nazwiska, tylko czy jest jakiś człowiek... W pana klubie. Nie mogę ujawnić żadnego informacji. Moim zdaniem w moim klubie nie ma agentów. Ale natomiast zapoznał się pan z listą, więc co znaczy moim zdaniem? Nie, według moich informacji w klubie nie ma agentów. Natomiast nie ustosunkowuję się do tego, co się znajduje na teczkach. Czy klub PC jest wolny od agentów? No to mogę państwu powiedzieć, że jest wolny. Czyli może pan stwierdzić, że oficjalnie, że klub PC nie ma żadnego nazwiska na liście, tak? Nie ma. Jest to po prostu stek kłamstw, wszystko, cośmy tu usłyszeli. I ja bym to chciał panu Macierewiczowi powiedzieć. Zaczyna się od inwektywy ogólnikowej, którą można przypisać wszystkim, a potem są nazwiska, które ja po prostu nie wierzę. Dziękuję. Czy ma pan jakieś powody, żeby twierdzić, że... Szereg mam takich powodów. Są tam ludzie, których znam, z którymi działałem blisko i ja to wiem i mi żaden papierek z żadnego ministerstwa nie jest potrzebny. Być może będą tutaj pewne elementy szoku. Ale takiego szoku ozdrowieńczego. Są posłowie, senatorowie, również urzędnicy wszystkich urzędów, zarówno minister, jak i kancelarii pana prezydenta. Natomiast nie ma wojewodów, także w tym punkcie uchwała nie została wykonana. Czy na liście są członkowie rządu? Są. Czyli gdyby pan jeszcze raz miał zgłosić taki wniosek o ujawnienie tych list, złożył pan to jeszcze raz? Tak. Taki chory na sprawiedliwość, kto to tak bardzo wierzy w to, że on to potrafi rozpatrzeć. Jak znajdziemy takich sędziów sprawiedliwych, to ja będę za tym, żeby to zrobić. Tylko na przykład znajdźmy tych sędziów. Rozpoczynamy grę, która się skończy źle dla wszystkich uczestników tej zabawy. Prezydent Lech Wałęsa wydał oświadczenie dotyczące ujawniania konfidentów UB i SB. Rozpoczęto w trybie nagłym tak zwaną akcję lustracyjną, stwierdza prezydent. Teczki ze zbiorów MSW uruchomiono wybiórczo. Podobny charakter ma ich zawartość. Znajdujące się w nich materiały zostały w dużej części sfabrykowane. Już dzisiaj one funkcjonują. Materiały wymykają się spod kontroli. Sfingowane tworzą sfingowaną rzeczywistość. Można domniemywać, że część materiałów sfabrykowana została przez służby specjalne innych państw. Zastosowana procedura jest działaniem pozaprawnym. Umożliwia polityczny szantaż. Nie wiem, na czym jest oparte stwierdzenie zawarte w tym oświadczeniu o fabrykowaniu materiałów. Być może pan prezydent posiada w tej sprawie wiadomości, których ja nie posiadam. Prezydent Lech Wałęsa przekazał do Sejmu list, w którym zwraca się o natychmiastowe odwołanie Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Na podstawie artykułu 32 punkt F ustęp 1 punkt 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o natychmiastowe odwołanie pana Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Lech Wałęsa.
Proszę o zachowanie spokoju. Wniosek prezydenta Rzeczypospolitej o natychmiastowe odwołanie Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Nie widzę powodu, żeby Sejm zgadzał się na tego rodzaju dyktat, bo to jest dyktat i to jest upokorzenie Wysokiej Izby. Dziękuję. Skoro my rano porządek przegłosowali i nie było i powiedziane było na tej sali, że jutro będziemy głosować na odwołaniu rządu, uważam, że na tej sali jesteśmy chyba niepoważni. Czy wpływ akurat pana prezydenta na to zadziałał, że mamy dzisiaj pana premiera odwołać? Dziękuję bardzo. Okazuje się, że jest jeszcze jakaś druga specjalna lista. I składam wniosek o upublicznienie tej drugiej listy tak samo. Jako stary opozycjonista, odpowiedzialny za swoje słowa, pragnę powiedzieć, że na drugiej liście jest pan prezydent jako agent Służby Bezpieczeństwa. Panie pośle. Mamy w istocie rzeczy do czynienia w ciągu ostatniej pół godziny z procedurą obstrukcji parlamentarnej. Chciałbym się odnieść do tego z najwyższym oburzeniem i sprawa jest dlatego formalna, że tę swoją ocenę sytuacji kończę bardzo zdecydowaną prośbą wobec pana marszałka, ażeby uniemożliwił dalszą obstrukcję parlamentarną i przeszedł natychmiast do realizowania porządku dziennego. Bardzo dziękuję. Właściwie tak się doszło do wniosku, że można nawet w tej chwili powołać premiera na tak zwane porozumienie dżentelmeńskie, żeby na tydzień był premierem. W ciągu tygodnia uformujemy koalicję. Wy nie wiecie, jak daleko oni Łyżka, wiecie, natychmiast dzisiaj. To jest trochę gangsterski kiedy. Już nie może być dany trąb. Tak, to trzeba powołać ludzi. Albo premiera się powołuje. Nie, ale do formowania natychmiastowego gabinetu, żeby jutro, pojutrze był gabinet. Premiera i wicepremiera. Prawda, może to ułatwi tą całą sytuację. Chodzi o to, żeby to panie wyruszyło. Jeżeli tego nie zrobimy, to mamy duży pas. Moim zdaniem wniosek pana Pawła to jest słuszny. Powołać kierowników ministerstwa. No panowie, dobrze, na kogo na pewno stawiacie? Czy przejdzie pan? Muszę, że tak. Panie Dariuszu. Ale pan widzę, że... No oni mają 50 minut. 50? Co? Ja nie mówię do rządu, ale to rządowo jest budować. Teraz ja myślę, że jeszcze... Nie wiem, co się dało. Możecie krócej się porozumieć, bo jak nie przejdzie, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Też możemy się porozumieć, później będziemy robić różne układanki jeszcze. Nam efektywnie trzeba zablokować, ludzi nie wpuścili do biura. Ja sobie zdanie wspieram, to przejdzie. Co? Wtedy przecież to się nie wstrzyma. Za odwołaniem, tak, ale będzie głosowała za odwołanie. Stwierdzimy, że tak. No ale to nie będzie się wolta, żeby na ostatni punkt. Nie sądzę pana. Dobra. Ale sądzę, jest lepszy. Ale to nie mamy dzisiaj, byśmy się wszystko budzili, nie damy rady przeciągnąć. Przecież też sądowałem wszystkie możliwości. Że nie przeciągniemy inaczej. Jeśli może polski klub chce... Umawiam się, że to miejsce ze mną to włączy. Że przecież... Podjęliśmy jasną decyzję. Pawła i koniec, bo musimy iść zaraz na posiedzenie klubu. Tak. Sejmu, prawda? Czy dobrze, kto? Zgoda jasna. Dobra, wszystko. Zgoda jasna. Co? Później. Pismo jest, przygotowujemy, jest pismo przygotowane teraz. Ale to się dawało. Dzisiaj, natychmiast. Ja jutro nie mogę ich przygotować. Miał być to rząd nadziei, był to rząd beznadziejny.
Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za dymisją rządu premiera Olszewskiego. Jest to rząd autentyczny, a nie deklaratywny, a nie deklaratywnego antykomunizmu. Jest to rząd odejścia od okrągłego stołu, odejścia od grubej kreski, odejścia od tego wszystkiego, przeciwko czemu wielu panów na tej sali wielokrotnie zabierało głos. I jeżeli dzisiaj, w trzecią rocznicę wyborów, co tak się przypadkowo złożyło, mam zaszczyt przemawiać w parlamencie wolnej Polski, to chciałem powiedzieć niestety, że jest to jakby symboliczny powrót, z powrotem, ze wszystkimi oczywiście zmianami, ale niestety jest tu element powrotu do kontraktu okrągłego stołu. W imię czego panowie sięgacie po władzę? Co macie do zaproponowania? Co właściwie chcecie? Sytuacja praktycznie wymaga rozstrzygnięcia w dniu dzisiejszym. Dlatego chciałbym zgłosić formalny wniosek. Panie pośle, nie ma formalnego wniosku o natychmiastowe głosowanie. To jest zupełnie inny wniosek. Oświadczam, że nie składam rezygnacji. Proszę bardzo. Teraz czy tam coś podać, jakąś kawę? Ale jeśli uzyskamy się Dobrze, dawajcie go panu. Tak? Może i taką tą samą informację. Potem proponuję, składam podziękowanie za sytuację dramatyczną, wniosek o MSW i MON czyszczę tak sobie ułok. Tak, tutaj mam wolną rękę. Wolną rękę? Dobra. Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju, z niezadowolenia społecznego, ze słabnącej pozycji Polski w świecie, z straconych ostatnich kilku miesięcy, będzie głosował za powołaniem pana posła Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Kandydat na premiera, pan Waldemar Pawlak, mam nadzieję, że trudności te będzie w stanie przezwyciężyć. Mam nadzieję, że będzie w stanie sformułować rząd, który będzie służył dobrze Polsce Ludowej. Polsce, przepraszam. Wysoka Izbo, proszę o głosy. Bardzo przepraszam, każdemu, co to będzie znany. Thank you.
dlaczego oni to zrobili. Nasuwa się takie straszliwe podejrzenie przecież, że może to właśnie obce państwo nam taki numer wykręca. Otóż ja, jak mówię, moim byłym przyjacielem jest Macierewicz. Moim byłym przyjacielem jest Olszewski. Ja wiem, oni nie są niczyimi agentami. Oni są tylko po prostu chorzy. Chorzy z nienawiści. I jakie to szczęście, że my wszyscy żeśmy się w porę opamiętali, bo w tej chwili słyszę z nich śmiech, bo w tej chwili widzę ludzi, którzy rozumieją, że to po prostu była straszna, przerażająca. Ale historia, którą umieliśmy wygrać. W Sejmie umieliśmy wygrać. Dzięki prezydentowi, dzięki Lechowi Wałęsie. I ja za to jestem wdzięczny Lechowi Wałęsie, za to jestem wdzięczny państwu, za tą postawę. Dziękuję państwu bardzo. Dobranoc.